Dzień dobry, cześć, witajcie w bardzo dzisiaj nietypowym temacie, który jest przypisany do mojego kanału, ale są to porady, więc też się z wami chcę podzielić tym tematem. Otóż zdarzył mi się problem pralki Samsunga, 7-kilogramówka i powiedziałbym, że jest to model EcoBubel. Tak jak widzicie, dokładnie EcoBubel. Czy tak jest faktycznie, nie wiem, niemniej jednak sytuacja wygląda w ten sposób, że pralka nie chce się zupełnie włączyć. Podpinałem ją do prądu. Przestała reagować na guziczek. Jeden, drugi, czy trzeci, czy kółeczko. Przestała zupełnie reagować. Nie chce się zupełnie włączyć. I tym tematem chcę się z wami podzielić. Otóż sytuacja wygląda w ten sposób. Jest to pralka Samsunga. Model bodajże gdzieś około 2017 roku. Więc jak na tą chwilę, to w skali pralki jej żywotności nie jest to dużo. A niemniej jednak wychodzi na to, że jednak są pewne wpadki, które się mogą zdarzyć. Więc tak, w takiej pralce pozwoliłem sobie już wyciągnąć. Mamy sterownik, tak jak to widzicie, z gigantycznie nowym wyświetlaczem. Tak, LCD typu LED. No właśnie, ale nie o tym, mowa. W każdym bądź razie, ja już tu sobie śrubeczki porozkręcałem, żeby było łatwiej. Dla uproszczenia powiem rzecz jaką. Jeżeli zdarzyła się wam podobna usterka, to być może macie podobną sprawę. Bo jak wiecie, w usterek elektronice może być bardzo wiele różnych usterek, różnych problemów. Ale niemniej jednak widzę, że się powtarzać mogą tego typu problemy. Dlaczego? To teraz na prowadzenie. Przede wszystkim co? Powiedziałem już na początku, ale powtórzę. Pralka przy zbliżeniu się ucha do tutaj tej części panela, ona wydaje dźwięk takiego delikatnego popiskiwania. Pi, pi, pi. Jest to bardzo cichutkie, ale jest niemniej jednak słyszalne. Co świadczy o tym, że przetwornica, ta, którą tu widzicie, nie jest w stanie wystartować. Jeżeli nie jest w stanie wystartować, to może mieć dwie przyczyny. Jedną z przyczyn może być jakaś przerwa, która jest na płycie tutaj tej zasilikonowanej tym żelem, ale niemniej jednak bardziej jak pewne, że ta usterka związana jest z czymś, co ją przywiera. I teraz tak, jakbyście się skupili na tej płycie tutaj, jeżeli już podchodzicie do zagadnienia, trzeba tą płytę zdemontować, rozebrać, wyciągnąć. I tak, po tej stronie, jeżeli wiemy bardzo dobrze, że jest to pralka, a jest to pralka związana z wilgocią, z wodą, bo nie da się niestety ukryć, że ktoś, kto wyciąga ciuchy, czy powiedzmy robi jakieś czynności w łazience, może po prostu najnormalniej w życiu zalać górną część panela. Tutaj ten panel, który widzicie, tam jest jeszcze ta obudowa, która to pokrywa. Niemniej jednak może się zdarzyć sytuacja taka, że tędy po deklu dostanie się woda do środka. I teraz tak, co by się stało, gdyby się woda dostała tutaj, do tej części? No jest bardziej jak pewne, że na którejś kostce, na przykład na tej, powstałoby coś tam zaśniedziałe. Ale gdyby się to zdarzyło od strony pierwotnej, czyli od strony zasilania, to jednocześnie najczęściej zrobiłoby bum, coś by przywarło, coś by upaliło. Ale problem tego typu, który tu powstał przy piskach, świadczy o tym, że strona pierwotna, która jest zasilania, ta wysokonapięciowa, działa w porządku, więc skupiamy się na drugiej stronie. Więc robimy sobie oględziny wszystkich tych kostek, czy oby na pewno nie ma niczego niepokojącego. Co znaczy coś niepokojącego? Niepokojące to znaczy coś, co może być zmieni po zmianie koloru, czyli coś, co zaśniedziałe, widać, że jest biały nalot. Przede wszystkim bardzo ważna jest sprawa. Jeżeli macie taką pralkę i ją rozbieracie, to zróbcie sobie najpierw oględziny, czy są jakiekolwiek ślady wody. Nie wiem, czy to będzie widać na nagraniu tutaj. Nie widać. Nie widać. Niemniej jednak na tej części wyświetlacza są zauważone przeze mnie takie mikrokropeczki. O, w tym momencie powinniście widzieć na tym czarnym pasku takie białe ślady, że woda się dostała. O, tutaj widać to bardzo ładnie. Widzicie? Tutaj, gdzie światło pada, są ślady, że woda się dostała. Jeżeli już wiemy, że takie coś miało miejsce, no to już warto zrobić sobie oględziny, żeby nie ładować się w koszty, bo jak wiecie, taki moduł kosztuje. Tutaj generalnie elektronika jest zalana, więc tutaj problem się nie robi żaden, ale robimy sobie oględziny kostek, więc jeżeli mamy wszystko ok, to przechodzimy do setna drugiego.
Z drugiej strony mamy płytę, która jest płytą już niskonapięciową, taką bardziej wykonawczą, aczkolwiek nie do końca ze względu na to, że są przyciski, które odpowiadają za odpalenie całego tego ustrojstwa, no i wiadomo, sam programator, ale rzecz jest jaka. Wyciągniemy sobie ten moduł. Najpierw skupimy się na tej części. Ja chcę, tak nie naciągając Was na czas, pokazać pewne kwestie, co ewentualnie, gdzie i tak dalej. Więc jeżeli byśmy mieli problem z tą płytą, z przerwami, po diagnozie oczywiście całej końcowej nic nie znaleźliśmy, to wtedy dopiero możemy się skupić na części zasilającej. Tak jak widzicie, to wszystko jest zalane w żelu, ale niemniej jednak po wycięciu na przykład okienka tutaj, delikatnie, nie jakimś tam szlifierką, nie wiadomo gdzie, jak głęboko, można sobie natknąć ten plastik tutaj, wydłubać okienko i dostać się do pinów, żeby na przykład przelutować sobie kwestię zasilania. Jeżeli byśmy uznali, że coś tam jest niepokojącego, co się nie udało naprawić. Ale nie przechodzimy do tego tematu, ponieważ ona, tak jak powiedziałem, stronę zasilającą ma prawidłową. A, i jeszcze Wam powiem jedną rzecz, bo warto powiedzieć. Tylko uwaga, jeżeli podchodzicie do naprawy, starajcie się to robić bez prądu. Jeżeli nie macie do tego uprawnień, to pamiętajcie, dajcie to komuś, kto się na tym zna. Jeśli macie uprawnienia bądź inne kwestie, które są w kwestii bezpieczeństwa prawidłowe, to po wypięciu tej wtyczki, czyli powiedzmy, nawet wy, jeżeli sobie to będziecie robili, tak jak w moim przypadku, wtyczka odpięta ta powodowała uciszenie się tej przetwornicy. Czyli wypięcie tej wtyczki powodowało, że ta przetwornica przestała piskiwać. Co mi osobiście dało taki punkt zaczepienia do oględzin dokładnie tej płyty. Dlatego nie skupiam się na tej płycie i chcę się z Wami podzielić tym. Ja jeszcze nie wiem co, ponieważ dopiero to wyciągnąłem, ale niemniej jednak, zobaczcie. Czy coś widać? No oczywiście, że widać. Tu chociażby są do zauważenia białe ślady, tak jak i tam, świadczące o czym? O tym, że tutaj dostała się woda, dostała się wilgoć. Tutaj jakbyśmy zobaczyli przy samej stronie tutaj tego wyświetlacza, o, dokładnie tu, są białe ślady. Takie białe ślady świadczą tylko i wyłącznie o tym, że dostała się woda. Tutaj widzicie, są gdzieś też kropeczki jakieś, delikatne zachlapania i już wiadomo, że to pewnie nie facet, tylko kobieta, która prała, coś zrobiła. Ale nie skupiamy się na tym. Kobieta tego nie chciała zrobić. To się samo zrobiło. Płyta elektronika od tej strony jest elektroniką zalaną. Więc tutaj gdyby się zalaną oczywiście lakierem, więc gdyby się tutaj nam coś dostało, małe prawdopodobieństwo, że mielibyśmy jakiś problem. Ale przechodzimy do setna dalej. Co mogłoby być dalej? Więc tak. Jakieś tam wstępne oględziny kostek. No muszę Wam powiedzieć, że ta kostka jest ładna. Ta kosteczka jest ładna. Myślę, że usterkę znajdziemy, ale no te wszystkie niskoprądówki są ładne. Natomiast interesuje mnie bardzo ta wtyczka. O, tutaj słuchajcie, jest, są białe ślady pod tą wtyką. Czyli ja już wiem, że się dostała woda. Ale dobra, poczekajcie, ja sobie tą kosteczkę wypnę. Tam jest taki ząbek, który trzeba nacisnąć. Wtyczkę wyciągnąłem. Wtyczka oczywiście wygląda na ładną. Ta strona również wygląda na ładną, ale tutaj pod spodem jest białe. Choć myślę, że nie do końca przywarte. Dobra. Natomiast skupimy się w takim układzie teraz na tej wtyczce. O kurczę, zobaczcie, że ja tego nie zobaczyłem wcześniej. Tu pod tą wtyką jest zielono. Nie wiem, czy to widzicie, czy nie widzicie. Są tutaj, jest mnóstwo zielonego nagaru, co świadczy o tym, że tam się coś niepokojącego zrobiło. I co robimy? Wypinamy wtyczkę. O, proszę bardzo. Wtyczka ma zielone piny.
Zobaczcie, ślady tutaj czarnego są o tym świadczące, że coś tam się zrobiło niepokojącego. A co mamy tu w gnieździe? O, ta-da-da, proszę bardzo. Wtyka ma uszkodzone piny. Czyli zielony nalot, pewnie było go więcej, który się posypał, jak wyciągnąłem wtyczkę. Nie wiem, czy to tak do końca widać. Przybliżymy to. Widzicie, co się stało w tej wtyce? Tym właśnie nagarem. O, tutaj była woda na 100%, teraz widać. Jest zielone i zwarte. Czyli ja już wiem, że nie będę w tym momencie szukał tego dalej. Jedna strona wtyczki była ładna. O, ta widzicie. Była naprawdę ładna, ale ta druga strona ma pina uszkodzonego. Dobra. Co w takim temacie? Ja mam wanienkę ultradźwiękową, więc będę chciał to wykąpać w wanience. Wy, jeżeli wanienki nie macie, musicie wykąpać tą płytę bardzo dobrze pod płynem. Czyli bierzecie pod zlew. Ciepła woda, płyn do naczyń najlepiej, pędzelek. Trzeba to wszystko wypędzelkować, wyczyścić, wymyć. Te piny, które są ewentualnie później po wyczyszczeniu, czy całą płytę, wiadomo, że wydmuchać bardzo dobrze. Wydmuchać bardzo dobrze, jeżeli nie macie powietrza, to taką płytę musicie odłożyć, żeby sobie naprawdę poleżała. Nawet kilkanaście godzin, żeby ta woda sobie odparowała, ale myślę, że ktoś tam dojście do powietrza sprężonego ma i sobie to będzie mógł wydmuchać. I taką płytę później odpalimy, test zrobimy. Niemniej jednak te piny trzeba będzie również wyczyścić, bo one mogą nie łączyć, ale już bardziej jak pewne na 90%, że te piny tutaj robiły całą robotę, było przywarte to pod spodem, co jest tam, przywierało zasilanie. A jak wiecie bardzo dobrze, zielony nalot nie robi się tutaj, gdzie lecą jakieś tam sygnały od czujników, od komunikacji, tylko tu, gdzie jest zasilanie. Czyli zasilanie, już wiem, że gdzieś tutaj na tych pinach jest zasilanie tej płyty, które przywierało ten drugi sterownik. Więc dobra, idę do wanienki. A, jeszcze ważny temat, od razu powiem na dzień dobry. Pamiętajcie, u mnie sytuacja wygląda w ten sposób, że zawsze, jeśli film mój się ukaże w sieci, to był tylko uwarunkowany tym, że po mojej naprawie, po moim zrobieniu coś wystartowało. Bo to by się mijało z celem, że ja bym wam pokazał, płytyczka była przywarta, ja ją wyczyściłem, wymyłem i to chodzi, nie? Także niemniej jednak idę myć, idę testować. Jeśli nie zapomnę, pokażę, że to się faktycznie odpala, włącza. Jeżeli nie pokażę wam, to pamiętajcie, i tak u mnie to wystartować musiało, inaczej byście tego filmu nie zobaczyli. A tym bardziej, że ja prać muszę. No bo każdemu się ciuchy wrócą. Także jak filmik się komuś przydał, łapeczka w górę, czy subskrypcję sobie klikniecie, to już jest wasza indywidualna sprawa. Nie namawiam, ale wiecie, że ułatwia życie. Także póki co na razie trzymajcie się do następnego, bądź do końcowego etapu, jak już będę wam pokazał, że to faktycznie działa. Także trzymajcie się, cześć, hej. Zaliczone, wszystko wysuszone, wydmuchane, wstępnie panel zmontowany, jeszcze tylko panel dotykowy jest do zamontowania. Wszystkie kostki są tutaj od tyłu powpinane, proszę bardzo. Jeszcze testu nie było, za chwilę będziecie świadkami narodzin nowego życia pralki Samsunga Bubla. Dobra, robimy teścik. I ta-da-da. Wszystko startuje, jak książka pisze.
Panel się odpalił. Nie wiem, czy będzie widać miganie wyświetlacza, bo czasem telefon tak odświeża nie ma. Ale póki co zabieg się udał, także jeżeli wy widzicie na ekranie miganie, to tylko dlatego, że odświeżanie kamery jest nieodpowiednie. Ale niemniej jednak, tak jak widzicie, zabieg się udał, wystartował bardzo tanim kosztem i kilka stów zaoszczędzone. Także póki co miłych napraw, mniej usterek i trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.